Siemaneczko, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z gry Supermarket Simulator. To jest Tanix Adamik sklep, to jest Zbigniew, siema Zbyszek. No i oczywiście jest też z nami Roman. I powiem tak, ostatnich parę dni nie grałem, po prostu rodzice do mnie przylecieli, więc spędzam z nimi dużo czasu, a że dzisiaj poszli wcześniej spać, no to odpaliłem oczywiście naszą gierkę, żeby jakiś tutaj odcinek nagrać. Towary wszystko przygotowałem, zobaczcie jak jest pięknie. No w naszym sklepie to wszystko wiecie, towary powykładane tak jak trzeba, troszeczkę tutaj zrobiliśmy przemeblowanko. No i oczywiście powiększyliśmy nasz kurcze storage, no to jest coś niesamowitego. Teraz to pięknie wygląda, zobaczcie ile mamy jeszcze pustych miejsc na nową licencję. Aczkolwiek zobaczcie, $98 nam zostało, więc bardzo malutko, wszystkie rachunki popłacone. 21 level, no nic, otwieramy i zbieramy na 22 level, żeby po prostu zatrudnić do Zbigniewa Stefana tak naprawdę i żeby Stefan i Zbigniew tutaj ostro działali, a my pomalutku tak naprawdę będziemy dalej rozbudowywać, kupować licencje, no i żeby to po prostu śmigało do przodu, nie? Więc na razie ten dzionek to zdecydowanie musimy tutaj, no proszę, już Kasiula i Aga idzie, no jak pięknie, dwie dziewczyny, no cudownie, tak? Co tutaj, Agusia, kupujesz? Mleczko, tak? No i pięknie, na dzień dobry kupujemy. A nie, Kasiula jednak poszła. Hej, Kasia, wracaj. No nieładnie się zachowujesz, nie? Bardzo nieładnie. No dobra, ale tutaj mamy, widzę tego, Romeo, tutaj kupują, Zbigniew już, nie, Zbigniew, o, ruszył teraz z byciu do pracy. A proszę, Kasia, tylko mleczko i Sprite, no malutko. No nie Kasia, tylko Aga, no także dzięki, a koleżanka idzie do mnie, no oczywiście. Siema Lovela, za dużo nie kupiłeś, tuńczyk, gotóweczka, 30 centów dla ciebie, oddajemy, a pani co, też coś słabiutko, dwa mleczka tylko, no nie wiem o co chodzi, 5,60. Roman i ten jego dziurawy sweter, no sami powiedzcie, no, Roman już by mógł się ogarnąć, o, jest Clark Kent w okularach, wszystko sobie kupują, no i dobrze, no dwóch ich jest i znowu Lovela z ty. Nie, Romeo, ja mówię, no w sumie Lovelas, jeden czort. No witam cię, kochanie, ale też, no co, tylko pastę ty. No to strasznie, strasznie z twojej strony. Skąpstwo. Ile ona tutaj, muszę wydać 1,80, no dobra. Tam chłopaki poszli, Lovelas też tam chyba pójdzie do kolejeczki, stanie, no i pięknie. No dobra, 140, no nie zaczynamy jakoś rewelacyjnie, trzeba sobie to jasno i otwarcie powiedzieć. No ale zobaczymy, zobaczymy jak się ten dzionek skończy. O, i już lepiej. Proszę, tuńczyk ładnie. No, ta pani już mnie, no i proszę 62,60, reszty odliczone miała, więc jest git. O, idzie Denzel. A Zbigniew tutaj zapiernicza. Do lodóweczki tuńczyka dorzucił i heja. I poszedł. Jak ta lala. No proszę, miodzik. Miodzik zawsze dobry. Co tam Denzel kupiłeś? No nie za dużo, bo dopiero, no właśnie, dwie mąki, dwie kawy i oliwka z oliwek. Proszę bardzo, bez reszty. No i superancko, elegancko. Przyszedł kolega Azjata też do nas. A ty co? Też dwie kawki. Cukier i trzy mydełka. Kartą płacimy 26,60. Superancko. Zarobione. O, ten ładnie pokupował. To mi się podoba. Ty, ile za to wszystko zapłacisz, chłopie? 77,30. Nie spodziewałem się. Dwa jogurty. Weź, nie rozśmieszaj mnie. Chłopie, nie rozśmieszaj mnie. Dobrze, że odliczone. A ty? Sprite'y, no, trochę schodzi z tej małej lodówki, myślę, że jednak Zbyszek no nie da rady, nie 45, 46, 70 miało być. Dzisiaj Zbyszkowi będzie bardzo ciężko, ludzi dosyć sporo się kręci, my kasujemy oczywiście, 42. Sprawdźmy, czy tutaj coś trzeba pomóc Zbyszkowi. Zbyszek, jak ty w tych lodówkach? Nie, no na razie ogarniasz temat. Sraj, taśma nie schodzi.
tutaj pozostały, oliwka z oliwek nawet ładnie poschodziła, ale nie, no na razie to asortyment jest jak najbardziej w porządku. Tutaj troszkę słodyczy biorą. O, jest pani z dziarką, pomóc sięgnąć tutaj coś, może z górnej półeczki, nie, z dolnej. Lubisz na kolanko tak kucnąć, to no spoko, no wiesz. U nas podłogi czyste. Właśnie, jakiegoś cleanera byśmy musieli, no i w końcu przyszła Kasiula, no. Tak mnie zrobiła na początku, ale przyszła. No co tutaj wszyscy do Romana? Przecież tu jest wolna kasa. Haha, wiadomo, wiadomo. No siema, siema, no nie ma problemu, wiadomo. Dla takich pań to ma oczywiście z miłą, no ale 7,20, no to nie aż tak do końca z przyjemnością, ale... Ale no niech jej będzie. Może następnym razem, kurde, pościeli trochę więcej. Kolejna dziewczyna. No też nie za dużo, no, no 10,30, no to nie są zakupy, które powalają. W sklepie mamy ceny konkurencyjne. No i Kasiula, co pokupowałaś dzisiaj? Pokaż ty. No proszę, mozzarelka, sok jabłkowy, 3 razy cukier, to tabletki do zmywarki, troszkę do oczyszczenia, gotóweczka, 90 funtów za to, Kasia. No ubóstwiam cię, ale ta tu się szarpła. Łocie panie. Jogurci i sraj taśma. Dzisiaj pierwszy raz skasujemy sraj taśmy. 11. Dla niej 90. Ja muszę na chwilę odejść, bo tu się ciemno zrobiło. Zaraz klienci zaczną wynosić towary, a ja nie ogarnę. 2 czekoladki, miód i peanut butter. No ale no, co cię tak ręka trzęsie. 23,90. Dziękuję pan muszka. No nie rób se jaj. No nie rób se jaj, no. No ale mamy to. Dobra. Ile zarobiliśmy? Mamy już 1170, więc jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. I pracujemy nad 22 levelem. No, jeszcze troszkę brakuje, ale spokojnie my to wszystko opanujemy. Która jest godzina? 7:40. No to jeszcze troszeczkę my tutaj zarobimy. Będziemy mogli wziąć kolejne, że tak powiem. A właśnie, wiem co chciałem zobaczyć. Czy ja mogę tutaj dołożyć cukier? A dupa, tutaj cukru z tej to nie chcieli wziąć. Ten tutaj wziął troszkę soli. Oliwa z oliwek. Tutaj jak tam? Muszę się rozejrzeć po naszym sklepie. Nie no, ogólnie Zbigniew daje radę. No to nie jest tak, o, niebieskowłosa. Przyszła do nas, troszkę słodyczy, kartą płaci 13, dziękuję ślicznie. No widzę, że dzisiaj kolejka u Romana. Dzisiaj do Romana wszyscy. Mam nadzieję, że ty się nie umówiłeś, jakichś tam wałków nie robisz, nie Romek? Romek a Tomek. A nadal wchodzą, 9 oni nadal wchodzą. Zbigniew pracuje, to mi się podoba. Jeszcze przychodzą, no i pięknie. Co tam pani dziarka? Siemadzia... No, sraj taśma, 2 razy jajeczka, 4 razy sok jabłkowy. No to zaszalałaś. No to zaszalałaś, 61,20. 1475, no nie no, kolejka o Zbigniewa, zobaczcie, bliźniaki pani Sherry przyszły. Je, 3! No trojaczki. Normalnie trojaczków to my jeszcze nie mieliśmy. Trojaczki, no będą musieli popracować, żeby troszkę więcej tych MP-ców porobić, no bo 3 już to już jest lekka przesada, bym powiedział, no ale przymkniemy oko. Najważniejsze w sumie, żeby płacili, nie? A czy wyglądają tak samo? No nic, to już malutki szczegół, bym powiedział. Rzekłbym. No dobra, co ty tutaj nakupowałeś? 2 razy szampon i troszkę słodyczy, płacisz gotówką, ale żeś kurde pierdyknął za 72,90. No i dzięki, dobra, widzę, że pomalutko będziemy mogli zamykać sklep. Utarg nie najgorszy, zaraz zobaczymy ile klientów było. Już chyba nikt nie przyjdzie, zerknę sobie, czy ktoś tutaj przyjdzie. Halo, ciemno, ciemno wszędzie, co to będzie. Dobra, zamykamy sklepik. Szybkie podsumowanko dzisiejszego dzionka. Zbigniew niech pracuje. 41 klientów. No to mamy rekord. 1943 totalny profit na minusie, tak? Ale przychód 1567. No bo to jest też z wszystkimi wydatkami, jakie mieliśmy. Ale nie jest źle. Dobra. Zaczynamy oczywiście, co tutaj jest. Parmezan cheese, zwykły cheese i cheese mozzarella. Wszystkie sery.
Parmezan cheese. Ile on teraz? 5,32 to 5,20 robimy. Ciach, parmezan cheese. Mozzarella, ile? 5,20 to na 5,10 zostaje. I co my tu jeszcze za sery mieliśmy? I ten chyba ser, tak? Ile? 3,24 to na 3,10. No mały profit na serku, no ale życie. Życie, czy my możemy coś tutaj tego cukru dodać? No nie. A tutaj Zbigniew zaraz dorzuci, no i będzie lipa. No dobra, to pomóżmy Zbyszkowi tutaj szybciutko. Co my ci tu możemy pomóc? No właśnie, pierw w sumie to ja sobie zobaczę. Dobra, widzę, że tą czekoladkę bym mógł. Czekoladki mieliśmy tutaj, prawda Zbyszku? To my szybciutko ci oczywiście pomożemy. Ciach, 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 ciach. Bo wydaje mi się, że towaru my ostatnio sporo zamówiliśmy, więc nie będzie trzeba, że tak powiem, tak szaleć. Tutaj Zbyszek dołożył, no miodu mogę dołożyć, tak? Miodzi gdzieś mieliśmy tutaj, tak mi się wydaje. Miodzio, miodzio, miodzio. A nie, dobra, to miodzio. Miodzio. O, tutaj jest miód. Szczeli. Cyk, 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 dobra. To mamy miodzio. Dobra, co my tu jeszcze? Coś tutaj potrzebujemy. No możemy te tutaj dorzucić, kartonik. Bieguski. Czy tam zwał je jak zwał. To i czy mamy pusty karton? No to nie jest ten box. Czy to, czy my mamy taki box? Chyba mamy. Tak, dobra, to do śmieci. Ciach, pokażcie, co my tu jeszcze musimy dorzucić. A może te pieguski, to w sumie te bardziej mi na pieguski wyglądają. A tak, ze sklepu wyjść, no dokładnie. Kurde, za szybko to się dzieje. Okej, okay, pełna półeczka. To co, Zbyszek, ogarnąłeś już temat? No ten tutaj cukier mógłbym jeszcze. No i peanut butter też, tak? Czyli tu mamy cukier. Gdzie to było? Tutaj. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Cukier mamy i peanut butter. Tylko właśnie, gdzie my peanut... A, tutaj jest, tak? Tak. Dobra, widziałeś Zbyszek, jak ja ci pomagam. Co ty byś bez mnie zrobił, powiedz, no? No dobra, z tej strony mamy wszystko, co tutaj? Oliwa z oliwek, Zbyszek. Oliwa z... chyba niesiesz, co? Oliwę z oliwek, tak mi... Nie, nie niesiesz oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek tutaj. No dobra, pięknie. No, jest git, tu mamy wszystko, tu mamy. To tutaj jeszcze sól, to Zbyszek ogarnie, ryż, dobra, możemy z ryżem. Teraz tylko trzeba pomyśleć, gdzie my położyliśmy ryż. Tutaj na dole, po lewej stronie, to jest ryż? Tak, to jest ryż. No pusty box, czy ja teraz mogę ściągnąć cały cukier? No i dupa, to znowu nie jest ten box. No dokładnie. Tak, tak. Dołożyliśmy ryż, to jest w porządku. Tutaj też kawkę mógłbym dołożyć, co prawda. No to dobra. Z czym idziesz? Idziesz z kawą, Zbigniew? Nie, nie idziesz z kawą. Więc my dołóżmy sobie za chwilę kawkę. Tak jest. Dokładajmy kawę. A, tu w sumie kawa była spoko. No to dobra, to to mamy, to mamy. Co tutaj u Zbyszka? Tuńczyka możemy mu dorzucić, tak? Teraz kwestia, gdzie my położyliśmy tuńczyka. Tu nie, tu czokapiki, tu mozzarelka. Tuńczyk chyba będzie tutaj, tak jest. Już widzę, że mogę domówić tuńczyka. Okej, okay, tuńczyka mamy.
Parmezan. Reszta tu wygląda spoko. Dobra, resztę Zbyszek da radę pomału. Dobra, jeszcze mogę, widzę, tutaj dołożyć ten. Nie wiem, czy ty, Zbyszek, tego nie sięgniesz. Nie, ty wziąłeś bleach. A ja muszę poszukać teraz mydełka. O, tutaj jest mydełko. Polecimy tędy. No. Zobacz, Zbychu, jak to się robi. Raz, dwa, ciach, ciach. I zamykamy. O, jednak tutaj papier, widzę. Dwa razy papier. Raz bleach. Dobra, to już zamawiamy. Od razu tak, płacimy rachuneczki. Ciach, ciach. Market. Na shelf. I tak, dwa razy papier. Raz bleach miał być. Dobra. To my tu jeszcze mamy raz sok jabłkowy. To lodówka, fridge, sok jabłkowy, dodaj raz. Tutaj Zbigniew wziął kolejny papier, ale zobaczymy, czy nam nie wróci. Dobra, trzy razy słodycze, trzy razy pieguski. No właśnie, trzy razy słodycze. Gdzie to było? Trzy razy słodycze, tak? To były te. I trzy razy pieguski. Dobra, dycha. Zamawiamy. Poszło. Lecimy po to zamówienie. Kurde, jednak tamte złe zamówiłem. No nic. Zawsze się pośpieszę. I tak to później jest. To tutaj. To pasuje. Bleach na pewno pasuje. I taśma. A Zbigniew pracuje na pełen etat. No właśnie, czy my będziemy mogli w ogóle jakieś te pieguski? No jeden karton mogliśmy wcisnąć, ale powiem szczerze, że no tego już nie wciśniemy. No właśnie. No właśnie, szefie, no i tutaj się nie postaraliśmy. No dobra, przed sklep. Ciach. Ciach. Ale te dwa już tak, te dwa się uda. Tutaj pykuś. Pan pikuś. Dobra, mam, miały być cukierki razy trzy. To miało być razy 3, dobra. Tyk, dodaj do kartonu. Teraz co my tutaj mamy? To zrobiliśmy. Tutaj pełno. Dobra, tu można jeden spray. Soli nie trzeba. Dobra, jeden spray na pewno. I teraz co tutaj, pan Zbyszek, tutaj potrzebujemy? Raz mleko i raz zwykła cola. Lodóweczka, raz mleko, raz zwykła cola. Okej. Raz mleko, raz zwykła cola, raz tuńczyk. Dobra, mamy raz tuńczyka. Tutaj to wszystko. Czy tutaj coś też brakło, czy nie? Tu chyba jest wszystko dobrze, o ile się nie mylę. Żeśmy pouzupełniali towar ostatnio, więc widzę, że wszystko jest dobrze, więc tutaj możemy sobie zapłacić za te 7 towarów i nic innego, jak tylko otworzyć ten sklep. To musiał chyba zrobić też trochę więcej miejsca. Czy Zbyszek ty jeszcze... O, Zbyszek już skończył pracować. No i pięknie, dobra, gdzie my mleczko mieliśmy? Tutaj. O. Jeden spray. Cukierki. Razy 3. No i otwieramy balangę. Ile mamy? 1000 hajsu.
Także otwieramy. Czy my rachunki? Tak, przed chwilą popłaciliśmy. No właśnie, ja mam jakąś sklerozę, wam powiem. Dobra, idziemy otwierać sklep. Zbyszek towar poukładał, to my otwieramy. Nie ma na co czekać, tak? Więc czekamy, czekamy na klientelę. A w międzyczasie sobie zerknę, zanim przyjdzie klientela, jakie byśmy mieli nowe licencje. Masło. Coś miód pszczeli, tak. Kurczaka byśmy mieli po raz pierwszy, no. French fries, czyli frytki, te cienkie. Pizza by była i ziemniaki. No proszę, ale 1100 ta licencja kosztuje, więc no tutaj już nie idzie takie hop siup, tralalala. Kurde, nie to chciałem. Więc podejrzewam, że pierw sobie zrobilibyśmy, jeszcze szybko zerknę, jakbyśmy Stefana chcieli zatrudnić. Stefan potrzebowalibyśmy, czy to było na pewno, gdzie tu jest? Tak, 22 level, Stefan. Tak. I Stefana wtedy zatrudnimy. I będą napierniczać. O, koleżanka idzie do mnie. No siemaneczko, co tutaj? Kolka, sprajcik, jajeczka, dwa jogurciki dla pani. 30 pensów reszty. Także jak będziemy mieli już dwóch listokerów, to po prostu od razu będę się zajmował zamówieniem towarów. O, pani z dziarką przyszła, ale ładne zakupy. 3 razy cukier, 3 razy Sprite. Oliwa z oliwek, zwykłe oleje. No pięknie, ile za to wszystko? 50 funtów. 50 dolarów i 50 centów. Dziękuję ślicznie. O, no to mi się podoba. To jest ta taka umalowana elegancko. 70 ponad zostawiła. Ale pani dziarka, ale tutaj, zobaczcie. Tato nabrała. Tato ma jeszcze 2 chleby, no to ile za to wszystko? 83,60 dolar 40 dla naszej ulubionej pani. Tak, 1334. Store level rośnie. Czy dobijemy do 22 w tym dniu? No zobaczymy, jak takie będą zakupy robić, co mnie cieszą bardzo. No to kto wie, jest duża szansa. 8,50 reszty, dziękuję ślicznie. A ten jaki ty, jak z ten, z rodziny, kurde, nie z rodziny. Jak oni, z Muppet Show. Dobry jest, Kermijaba. 1,40. Dzięki śliczne. O, teraz się do mnie kolejka zrobiła. Muszę szybciej ich kasować. 28,40. Dobra, mamy to. Kola, super. No nie, zapłacił, zapłacił 4,60, a stówę dał. No kurde, specjalnie to zrobił. No powiedzcie, czy nie, tak? I 40. Myślisz, że ja ci nie wydam? Kola. Mógłbym w sumie mu nie wydać za karę, nie? O, odliczone. Jest Jaga. Aga, co tam? 3 razy soczuś. Fajnie, zdrowo. Olej i ryżyk. Także dzisiaj widzę. No ale nie popisałaś się z tą, kurde. Skoro aż tyle przyniosłaś do nas kasy. Nie 80, to miało być tak. A my tutaj chcemy i teraz 80 centów jeszcze dostaniesz. Proszę cię bardzo. I Kasiula, Kasiu, jak tam? Uuu, czekolada i mleko. Chyba po papier do nas wrócisz. No ale spoko, 14, 20. 14, 20. Aga, a pro, 2 Agi mamy. Agi się sklonowały. Czy będą trojaczki? Tak jak ostatnio pani Szarano, chyba nie. On tutaj ogarnia temat, tu się cukier kończy, a dlaczego stąd cukru nie biorą? No, no dopiero 2 znikły. Dobra, to ja moment, ja sobie dołożę, tak, bo muszę się pozbywać tego cukru, zanim mi po prostu właśnie Zbyszek to, kurde, bo ja muszę się pozbywać, żeby mieć miejsce. Już idę, już, już, spokojnie. To się tak gorączkujesz, chłopie. Jaki paździu, jaki paździu, aha, ty kartą płacisz, 30, 32, nie, to, no to właśnie, bez kropki się nie da. Super, kolejeczka, 3 razy cukier, no, odliczony, Agusia, co kupiłaś, znowu olej, troszkę słodyczy, mozzarelka, fajnie, 46,90, dzięki ci.
Ty dopiero co byłeś, nie? On mi trochę Karola przypomina. Ty, Karol, czy to jesteś ty? Karolek, ale taki elegancki. Nie, to chyba przesadziłem. Karolek, wiesz, że żartuję, nie? Żarty, kurde, muszą być. Dobra, 70, ile to miało być? 7. A, 10. Superancko, dwóch takich samych znowu bliźniaków. Teraz do mnie, ostatnio widzicie. Przychodzili wszyscy do Romana. Ja muszę za chwilę tutaj w sklepie 40 centów dla ciebie, dobra. No już, wiem, że tutaj czekasz, chłopie, ale tu trzeba światło zapalić. Żeby ludzie, kurde, się nie pozabijali swoją drogą. No, super. Co tam masz, kolego Azjato? Kartą płacisz? 54,30. Za chwilę wbijemy 22 poziom sklepu. To się uda, muszę wam powiedzieć. No nie. No z takim czymś. Jeszcze mam ci 17 wydać. Od razu powinieneś dostać lepę, byś odmulił. I tyle. O, dawno tej pani nie widzieliśmy, nie? No witam, co tam? Jak tam życie? Widzę, że zakupki duże, więc w życiu chyba też całkiem nieźle, co? 35, 10. Reszta dla pani, 7.26, a my mamy 22 level sklepu i zatrudnimy Stefana. Stefan i Zbigniew. Jestem tylko swoją drogą ciekawi, ciekawi mnie to swoją drogą. Proszę, Matrix wrócił, też dawno niewidziany. Czy będą tak samo wyglądali, nie? No chcielibyśmy jakoś rozróżniać, nie? A nie jak Twin Brothers. A bo tu dużo ostatnio takich chodzi z tych samych, nie? Nie wiem, co tu w tym mieście się stało. No się ma blondi, gotóweczka mało kupiłaś, ale 3,40 reszty byś chciała, co nie? No to masz. Masz, teraz do Romana poszła koleżanka, widzę kolega i druga koleżanka i proszę, kolejna ta sama przychodzi. No mówię, o i znowu mamy tutaj Matrix agenta. Zapomniałem, jaką miał na imię nawet ten agent. Agent Smith chyba, tak, coś takiego, nie? Witam, agencie. Proszę, ja nie z Matrixa. Dużo czekolady? No to będzie Matrix. Ale gdzie indziej. Dobra, 23,80. Nie ma problemu, 9 godzina, więc już raczej nikt do nas nie przyjdzie, ale my mamy 2,5 klocka. Więc oprócz Stefana to kupimy licencję. Dobra, to ja szybko zobaczę, czy ja mogę cukier jakiś dołożyć. Ty, no mogę chyba, tak? Czy nie mogę? No mogę, pięknie. Dobra, dorzuciłem cukier. Byłem szybszy niż Zbigniew. Wszyscy do Romana już na zakończenie dzionka, no spoko, nie? No i jednak do mnie, no i superancko. 4 kawy kolega kupił. Proszę, 4 kawy. Nie no, takie zakupy to ja szanuję. To za to taki pan w muszce, ile za to wszystko? 68. No co jest? 68, 70. No właśnie. Dobra, to my zamykamy nasz sklepik. Oczywiście, wszyscy wyszli. Ciach, podsumowanko. Ilu klientów? 43! No idziemy na rekord, wszyscy zadowoleni. Profit 1062. No i elegancko, startujemy kolejny dzień. Tuńczyk, ciastka i jakieś kripsy, czyli to chyba to było. Tuńczyk, to było to chyba. Tak, 4,30 czy 4,20. 4,20, chyba były też te. 2,52 to 2,40. I był tuńczyk. Nie duńczyk, tylko tuńczyk. Dokładnie. 7,42, no to 7,30. Zmieniły się delikatnie te ceny, ale nie dużo. No i teraz uwaga, uwaga. Czas zatrudnić Stefana. Stefan, uwaga, zatrudniamy Stefana. Idę się przywitać z nowym członkiem ekipy. To Stefan jest? Stefan, czy to jesteś ty? Nie, to jest Zbigniew. Zbigniewa poznam wszędzie. A Stefan?
A Stefan co? Halo? A idzie, czekaj. No nie, to jest nie, no to jest nie fair, no. No nie będziemy ich rozróżniać, nie? Był Zbigniew. Jest Stefan. No dobra, Twin Brothers, nie? Aj, 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 no niedobrze, no, 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 no co możemy poradzić? Ale są tylko te trzy, więc jakbym to szybko dziachnął, zanim mnie tutaj... I teraz upuść to. I pięknie zdjęliśmy to, ha, 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 ha. I tutaj już nie będzie problemu. Tak, jeszcze byśmy mogli te płyny stąd wypierniczyć. Ale to byśmy box potrzebowali, a na razie nic z tych rzeczy. Dobra. Cukier się udało pozbyć, bo po co ma być na trzech półkach. Zbysiu i Stefan będą tutaj robić co mogą. Tutaj mamy dwie półeczki na jakieś towary. Zaraz zobaczymy licencję, co możemy jeszcze sobie kupić. Znaczy licencję to widzieliśmy przed chwilą. Tylko chcę zobaczyć, czy reszta się wszystko zgadza. A jeszcze to byśmy mogli, kuźwa no. Idę zobaczyć, czy mamy jakiś karton pustawy. Tych kurde spray, gdzie tu one były? Spraye. O, tutaj są, tak? Pokaż. No ten jest pełen karton. No nie mogę, no tylko biorę, widzę. No właśnie, pełen karton, no okej. Życie, życie, to co? Kupujemy tą licencję, nie? No kasa jest, dobra, no to kupujemy. 1100 licencja, czy na zakupy mi starczy. Tylko nie wiem na jak duże. No dobra, ale kupimy, pach. No i doszły, masła, tak? Czyli na początku sprawdzamy, na początku jeszcze zapłać rachunki, chłopie. Bo bez rachunków to my dupa zrobimy. 1300 zostało, no trzeba uważać. Trzeba uważać, wszystkiego pewnie od razu nie będziemy mogli zamówić, ale pierw do lodówek. Co doszło do lodówek? Ja pierniczę, a czy coś do zamrażarki się pojawiło? 3 produkty w zamrażarce. Uhuhu. I kurczak mrożony. I właśnie fryteczki i pizza. Czyli musimy na początek zamówić zamrażarę, wam powiem. Fridge, fridge, freezer. Tutaj 400 zamrażarka. Pochsrało ich. Dobra. Zamawiamy. No jedna na razie. No nic więcej. No tutaj tak wciśniemy. No jest zamrażarka, tak? No dobra, no to tyle musimy. No i do tej zamrażarki zamówmy sobie po produktach, ale kuźwa, powiem szczerze, z kasą to będziemy mieli przerąbane. Dodaj. Dodaj, dodaj. No i zobaczcie, 300 wydam na to. No to nie, no to po razie, to musi starczyć po razie. Dobra, zapłaćmy to. Idę zobaczyć, jak to sprawy się mają, tak? Pizzuchna. Dobra, pizza. To tylko dwa produkty będę mógł mieć w zamrażarce. Jak tu trzeba mieć 3. Co jest w tym dużym boksie? Kura. No i dupa ty, to czyli taka zamrażarka. To ja 4 kurczaki wsadziłem. I mamy duży boks. Ja nie wiem, czy on się na coś nam przyda. Ty, takiego dużego to my jeszcze nie mieliśmy, więc sobie go zostawimy na bank. Czy ja będę mógł gdzieś to... Te frytki na górę, nie wiem. A ta dupa, ty. To ta zamrażarka jest do... Do tyłka wam powiem, o kant tyłka. A na drugą, no moglibyśmy, ale to by było bez sensu. To my fryteczek nie będziemy mogli sprzedać? No, no nie będziemy mogli. Trochę się wkopałem. Dobra. Na razie fryty idą na półeczkę, tak?
Tutaj rzucimy frytki. Co tu jeszcze zostało? Pizzajola. To obok frytek. No szkoda, że frytek nie mamy. Paparapapa. Dobra, zamówimy jeszcze jednego kurczaka najwyżej. No, będziemy musieli pokombinować. Dobra. Tutaj jest kurczak. I teraz tak. Czy coś do lodówek jeszcze doszło? Masło doszło do lodówek. Masło doszło do lodówki. 24 kostki są w jednym boksie. Dobra, zamówmy to. No i co nam doszło, jeżeli chodzi o normalne półeczki? To nam dwie rzeczy doszły, tak? To mamy tutaj. To zrobimy tak. Ciach, ciach. Dobra, niech to przyjdzie. O, to są jakieś tam kuleczki, kurde, to tutaj możemy dać te kuleczki, tak. Dobra, jedna półka zapełniona. Czy to jest box, którego nie mamy? Tak, to jest box, który my potrzebowaliśmy. I coś mi się wydaje. Nie, no weź to. Tak jest. Tak jest. Dobra, to zamykaj. To postawimy sobie tutaj w takim razie. No i elegancja jest. Dobra, lecimy, lecimy z tym tematem. Nie ma co się opierniczać, wam powiem. Czyli mamy tak, tutaj mamy sporo, bo tutaj mamy aż na... No, produkty się wmieszczą na półkę, także... O półki się nie obawiam. Tutaj dołożymy pięknie. I tak jak mówiłem, jeden boks warto mieć, więc sobie zostawiamy. Lecę po kolejny produkt, co my kupiliśmy. Co to w ogóle jest? Kuźwa, nie wiem co to jest. Ale zaraz się dowiem. No dobra, i tak mamy tylko tutaj, tak? Miejscówkę. A to są ziemniaki. Czy ziemniaki idą na półkę? No właśnie, to moment, wróć. To my byśmy chcieli ziemniaki mieć na dole. Tak, żeby ludziom było lżej, co nie? No dobra, to sól damy do góry. W ogóle te detergenty też bym gdzieś przeniósł, ale tu kuźwa nie mam miejsca na razie. Jeszcze kolejne półki by się przydały. No dobra, to tą sól damy do góry. Idę po mały boksik. Teraz to widzicie, możemy sobie robić przemeblowania. Cyk, 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 cyk. Żeby szybko Zbigniew nie ruszył, to trzeba chwycić to i dać do góry. No. Teraz z powrotem to tutaj. Rzucamy na podłogę. Ściągamy naklejkę, fajnie. I dorzucamy na tą półeczkę. No i mamy pięknie. I co? I spóźniłeś się. Zbysiu. Albo Stefan. No okeja. To mamy, tak? Czyli teraz ziemniaki. Powiem szczerze, jak to będzie full display, no to, to tutaj będzie porażka. No tu będzie gruba porażka. Powiem, co to takie chwycą po worku i tyle w temacie, nie? Mamy taki, chyba mamy boksik, nie? Pokaż. Tak, na ziemniaki mamy. Na ziemnioki. Ewentualnie mógłbym jeszcze, bo ja chyba zamówiłem dwa ziemniaki, tak? Nie, dobra, to jest ten kurczak. A to jest pełna lodówka, to czyli... To wam powiem, że to trochę posrane tu zrobili. Czy ja nie mogę tego... Nie, to ta zamrażarka to to wiecie do czego? No to już wiecie do czego, nie? Dobra, tu jest tuńczyk. Dobra, to tutaj będzie... Tu są kolejne ziemniaki.
No właśnie, i co my tu jeszcze zostało nam? Masełko, czy my właśnie gdzieś w lodówce by było trzeba zrobić miejsce na masło? Dobra, zlikwidujemy małe jogurty. I damy masło. Tak, bo jogurty słabo schodzą. No. Tak też zrobimy. Na razie, nie? Dopóki się nie dorobimy na kolejną lodóweczkę. Czyli jogurciki. Lecę zobaczyć, w jakim opakowaniu były jogurty. Aha, w takim. Okej, dobra, nie ma problemu. Mamy, bo pewnie, że mamy takie boksy. To jesteś ty. To jesteś ty. Pięknie, szybciej. Zobaczcie, ich jest tyle, że kurde, wszystkich nie wykupią na bank. Czy ja mogę dorzucić tutaj te jogurty? Pewnie mogę. O, proszę. Pyk. I gdzie ja teraz to masełko pisłem? No właśnie, miałem to masło gdzieś. A, tutaj. No i pięknie, i też fajnie, że w takim kartonie. Nie, to jest ten sam, nie? Tak, to, dobra, to jest ten sam, to my nie potrzebujemy. No i te ziemniaki, dobra, to my zaraz zrobimy miejscówkę, oczywiście. To chyba to było można, nie? Tak. Okej, do góry. No nie! No nie, no musiał dołożyć, no co za pierdoła. No i zrąbałem. Może niekoniecznie. No, dobra, udało się. Ale powiem szczerze, kuźwa, no nie tak jak do końca bym chciał, ale no dobra, mamy to. Zamykaj. Idź tutaj, odłóż to, gdzie to było. Nie, to tutaj, to spreje się skończyły. I dawaj ziemniaki, no ziemniaki muszą być tutaj na tym. Dobra, to teraz to mamy, to wyrzucamy, fajnie. I teraz już możemy pomalutku ceny jeszcze. No właśnie, przecież my cen nie ustaliliśmy, a więc zaczynamy. 2,63, no to 2,50. A masło dużo nie było. Jeden produkt jeszcze tutaj, że tak powiem, nie da rady. Czyli tutaj mamy kurczaka. 9,32, no to 9,20. Pizza. Pizzajola. 5,13, no to za piątaczka. Tu nowych produktów nie widzieli. Ziemniaczki to są nowy produkt. 5,32, 5,20. Tu reszta zostaje po staremu. I jeszcze tutaj dorzuciliśmy, nie? Dorzuciliśmy to. 5,22, czyli 5,10. To wszystko, czy jeszcze coś? Nie, to wszystko. No dobra. Mamy jeszcze 600, więc możemy jeszcze spokojnie coś sobie zamówić. Więc tak, na pewno z tym lecimy. To za tutaj. O, to to jest. Nie wiem, czy będzie miejsce na te pieguski. Nie, na razie nie. Czy ty, Stefan, nie widzisz? No zobaczcie, no bracia bliźniacy. Stefan, kurczę, stoisz na boksach. Chłopie, ogarnij się. Dobra, gdzie jest cukier? Oto jest pytanie. Tutaj jest jeden cukier, ale my... A, i tu jest drugi cukier, czyli cukru jest, kurde, tyle, że się okichacie.
Stefan niestety stoi mi na boksach. Dziad jeden. No dobra, to teraz spójrzmy, tak? Co my tutaj mieliśmy z tych lodówek? Mamy z lodówek, tu mamy kurę. I tylko cztery. I zobaczcie, to zajmuje od razu całe miejsce, nie? No niedobrze. Frytek, no nie wsadziliśmy. Frytek i pizza 16. Dobra, to zamówmy frytki i... frytki. I pizza. I damy tego kurczaka jeszcze. Tak, damy, bo są tylko cztery w środku. Dobra, to to mamy. Znaczy się market cały czas zostaje. Czego tu jeszcze brakuje? Co to jest? Sok jabłkowy. To lodóweczka oczywiście. Sok jabłkowy. Sok pomarańczowy i Sprite. Sok pomarańczowy i Sprite. Sprite i sok pomarańczowy. Dobra, to mamy. Czego tu brakuje? Papier toaletowy. Papier toaletowy raz. I możemy 3 mydełka zamówić, tak? Tak. Papier toaletowy raz mówiłem. A gdzie on jest? Gdzie on uciekł papier? A tutaj papier toaletowy raz. I mydełka 12 są w kartonie, czyli dobra. Czyli 3. Dobra, mamy 270. Muszę patrzeć na kasę, tak? A się boksy posypały. No i super. Papiero. Papiero uno. Soczuś. Pomarańczowy. Sprite. Wszystko pasuje. Sok jabłkowy. I teraz tak, właśnie, to chcieliśmy. No na dół nie wciśniemy, to wiadomo. Więc wciśniemy sobie. Wiesz co, to zrobimy inaczej. Na razie sobie tutaj to piźniemy. Teraz przeniesiemy sobie to tutaj. To zdejmiemy i tu postawimy kurczaczka. O, cykuś. Pan pikuś. No, teraz mamy kurczaczka, kurczaczka, pizza. No i fajnie, dobra. Co tu jeszcze mogę zamówić? A nie, jeszcze muszę towar poprzynosić. Ja już zamawiacie. No, pizza będzie zamówiona. To będzie już komplecik na pizzę. Będzie komplecik na frytki, których na razie nie sprzedajemy. I to jest taka porażka, powiem szczerze. Teraz tutaj. I jeszcze jedne. Dobra, to mamy. To tutaj. O proszę, spaghetti trzeba zamówić. Spaghetti. No i sól ładnie poschodziła. Spaghetti i sól. Spaghetti. Spaghetti, no i jest sól. To raz. Dobra, 9 boksów. A jak soli, teraz jak zamówiłem, to wszystko się posoli, popieprzy i będzie git. Się nabiegam kuźwa z tą solą. To jest, mówię, to jest akurat bez sensu zrobione, że nie mogę chwycić więcej. Ale jak dostawimy, to już będzie git. To już soli chyba do końca gry nie będziemy musieli kupić, ale nigdy nie mów nigdy. Okej. Faktycznie, ktoś mi pisał, że muzyczka by się przydała. To nie jest taki najgorszy pomysł. Tylko musiał jakąś playlistę znaleźć. A to może być problem. Dobra. No. Tu to mamy. A, co tam u góry brakuje? Szamponu brakuje. No dobra. To jeden szampon na pewno. W zielonej buteleczce. Jeden szamponik mamy.
Jeszcze coś tutaj nie, z tej strony nie. Szamponik nie, dobra, trzy razy ser, to z lodówki. O, tu, 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 ser ten zwykły to był ser, czyli ten trzy razy. 97, a my mamy 214, za chwilę plajta. Jedna woda. Jedna woda, zdrowia doda. Dobra, 110. O kurde, wymiotło mąkę zwykłą. Zwykła mąka, mąka razy 2. Shelf, czyli ta czerwona, tak? Ta. 173. Ups. Dwie pasty. Dwie pasty. Czy my tu damy radę z kasą? 190. Będzie za chwilę grubo. Jedno mleko muszę wziąć. Nie, dwa mleka, ale na dwa mleka to już nas pewnie stać nie będzie. A mogę dać jedno. Mhm. 214,87. No, no dupa. Pan dupa. No dobra, to się po jednym dniu to po prostu kupi. Zamawiamy 9 produktów. I zostało nam 15 dolarów. 15 dolarów. Co my tu odpierniczamy z tym naszym kurcze sklepem? 15 dolarów. No ale jakbym na upartego, wiecie, tak nie zamawiał tych wszystkich produktów, żeby mieć ładnie zapełnione półki, a tylko pierwszyskowy sprzedawał. Trochę by marudzili, że niektórych towarów pewnie już by nie było. No ale. A proszę, czyli tutaj nie musiałem, no okej. Okej, obej, jak to mówią, dobra. Stera mamy znowu pod ostatkiem, mąka kolejna. No i dwie pasty, tak. Kurczę. I na mleko niestety nie starczyło. Dobra, kochani moi, odpalamy kolejny dzionek, co nie? Mamy 15 dolarów, no musimy to zrobić, musimy to zrobić. Jeden szybki dzionek i lecimy. Pach, poszło, otwarte. Wszystko, właśnie, ja zapominam, że ja mogę też, kurde, otwierać ten sklep wcześniej, niech tam, ale no nie, bo wtedy Roman sam nie wyrobi. A ja takie latanie to też, kurde, nie za ciekawie. No jestem ciekawy, jak będą schodziły te produkty, tak? Ziemniaków też nie mamy na stoku. A przydałyby się gdzieś pyry dopchnąć. No jeszcze mamy tutaj w razie co półeczki. Ale też się zaczyna robić ciasno, nie? Wpadł jakiś klient? No idzie starszy pan. Jak mój menadżer, jak Luke wygląda, też bald head. No spoko, spoko. O, jest i koleżanka. Zaraz Stefan i Zbyszek ruszą. Pokażcie się. O, już ruszył. Zbigniew. Ten będzie tu przy rowerze. Zbigniew, ten to będzie Stefan. I co, jakieś nowe produkty? Coś już kupiliście? No na razie dupa. Ani masła, ani niczego. Gdzie idziesz, do Romana? No spoko. Kręcą się, kurde, no ale już płacą. O, sraj taśma. No i mamy pierwszego klienta u nas. Witam. Kartą, nie ma problemu. Równe 16, dzięki. Kolejny pan. Kurde, siwy. Siwy bajeran. Patryk zaraz powie, to ty. Dobra. 50... 80 centów dla ciebie. To co? French fries nie mógł znaleźć. No już wiedziałem, że będą marudzić. Licencję człowiek kupił. Ale teraz musimy na lodówkę zarobić. Jak my, kurde, na minus. No nie, na minusie nie byliśmy, ale 15 dolców, no to to żeśmy się spłukali, a teraz trzeba znowuż, kurczy, się odbudowywać. Także, ale tutaj na szpileczkach dzisiaj wjechała. Teraz zobaczymy, czy to nie była Aga. Ziemniaki kupił koleś. Un kartofel.
Co masz, tańczyka? Teraz tam się nie martwię tak naprawdę o... o to, że Zbyszek i Stefan sobie nie dadzą rady. Proszę! Kurczaczek! Olej! 4-3 razy nowy pro, jeszcze ziemniaki. Łocie! Ile ty za to zapłaciłaś, powiedz ty? 51,30. A muszę ci wydać 8, nie tak, nie tak. 8,70. No i pięknie. A ty co? No tylko szampon wziąłeś ty, no chłopie. Co ty? Kasiula wjecha. Na rejon. 438 już mamy, no. Jak tutaj ziemniaki trzeba, bo zaraz weźmie Kasiula ziemniaki. Nie, po sól na razie. Czy teraz... 3 razy sól wzięła, nie? Ziemniak nie, jak tutaj kurczak. Kurczak dołożyli. Masełko na razie jeszcze nie widziałem. O, i kolejne ziemniaki. Za chwilę się skończą, bo ten wziął 2 razy pyry. I już pyry. 3 razy pyry wziął ty. To jak ja duże muszę tutaj, kurde. Kartą 23,50. Sam regał na pyry, kurde, będę musiał dawać, jak oni tyle tych pyrów kupują. No idzie już dołożyć te pyry, nie? Z kurczakiem, kartą. I ja pierniczę. Małe takie te zakupy, kurde, robią. To tam Kasiula u ciebie? No sól. O, widzę, że masełko. No i super. Pierwszy raz ktoś kupił u mnie masełko. Gotóweczka. $11 dla ciebie. 40 centów. O, pani z tatuażem. Trochę jogurtów. Kartą płacimy, nie ma problemu. 63. 40. No i co my tutaj dalej mamy, tak? Dołożył tych ziemniaków, idę zerknąć, bo jak nie, to ja zaraz polecę po ziemniaki. No ja pierdolę, co to są za gwoździe, no? Ale my chyba nie mamy ziemniaków. No tak, gwoździe, jak my nie kupiliśmy ziemniaków. Dobra, mamy hajs, to teraz możemy zamówić te ziemniaki, nie? Gdzie są, kurde, ziemniaki, ty? Potato bag, tutaj. Dobra, pierw obsłużymy klienta. Ja pierniczę, 3 kurczaki pani zombie kupiła. Ale zrobiła, kurde, naprawdę, no ile ona za to wszystko da? 88,50. Dobra, na chwilę muszę was przeprosić. Światło. No będą niezadowoleni co po niektórzy, ale ja muszę ziemniaki wyłożyć. Ale tutaj teraz muszę zapierniczać, jeszcze trzeba się wmieścić w drzwi. Już jestem. Dobra. Karta. 29, dzięki śliczne. Soki jabłkowe. No naprawdę. 15, 20. Pizzę. Kurde, nie, ale tu się robi, naprawdę. Wam powiem, kurde. Zapierdal, zapierdal. 18,70. 7,44, a tu taki ruch. Normalnie mówię wam. I blondyna jakaś tutaj nowa. I Kasiula ta. I w ogóle ten z kabaretu też. No kurde. I znowu pan siwy. Bolt znaczy się. Ósma 15. Co tu się dzieje? O, tam je pocałowała. Od razu się nie bała i mnie pocałowała. 2 kurczaki zostały. Ziemniaki będę musiał zamówić kolejne, kurde, ze 2 wory, no. Czy ja mogę jeszcze teraz? No mogę w sumie, tak? Dobra, to zamów 4 boksy. A nie, o 9 nie zdążyłem. Ale spokojnie. Jeszcze wchodzą. A Roman kasuje. Ciach, 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 ciach. Ile zarobiliśmy? No tak 1200, to tak powiem szczerze. Liczyłem na ciut więcej.
1300 ziemniaki, 3 razy ziemniaki wzięła. Ja pierniczę, 27,50. Ziemniaki tanie, a dużo miejsca nie. O, ten z jogurtem wystrzelił, ty. Wstydziłbyś się, chłopie, wstydziłbyś się. Jeszcze wchodzą i robią zakupy. Kurde, no może to w sumie to dobrze, no kasa się zawsze przyda. 1400 mamy, no. Rachuneczki zapłacimy. O, idzie kochanie do mnie tutaj. 3 chlebki, 2 razy sól, gotóweczka, 17 dla ciebie. 80. Okej. No i co? No już teraz ostatni klient. Ostatni klient i idzie oczywiście do mnie, bo nie mógł już sobie darować. Roman co, śpi? Roman na służbie. No i dobra. To mamy. Kończymy ten dzionek. Zamykamy sklep. Sprawdźmy sobie, jaki tam dzisiaj był obrót. Dwóch nie mogło znaleźć produktów, tak? No to pewnie o te frytki chodziło. 43 ogólnie klientów, 41 zadowolonych. No widzimy, tak? Że przychód, no, wygląda jak wygląda, ale no trochę wydaliśmy. Soda, tak? Poszła tylko w górę, więc my sobie szybko to, zanim się pożegnamy. 3,56 to 3,40 zrobimy. Dobrze zrobiłem, moment, sprawdzę, czy się nie pomyliłem. 3,40, nie, dobrze. Okej, moi mili. Tak więc widzicie, no, że tak powiem, jest co robić, jest na co zbierać pieniądze. Nadal za dużo ich nie mamy, ale kolejna lodówka jest po prostu nieunikniona. Zamrażareczka, więc no, będzie tutaj co robić. Półki. No też jak widzicie się przydadzą półki, bo mamy wszystko zajęte półeczki, a będę musiał co najmniej jeden regał dokupić, który postawimy sobie tutaj na razie. Tak, i tak to sobie pomyślimy, rozplanujemy w następnym odcinku. Za dzisiaj już wam dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. No bo wiecie, trzeba tutaj naszego Stefana, nowego pracownika, zachęcić do cięższej pracy. Subik też mile widziany, także dziękuję. Roman, Stefan i Zbigniew, czyli Zbyszek i ja. To tyle od nas, trzymajcie się, do następnego. Cześć.